Witam Was w kolejnym poradniku, a dzisiaj wyjaśnię, w jaki sposób można wbić szybko prestiże na postaciach, nie marnując tak dużej ilości punktów krwi. Szczególnie poradnik przyda się osobom, które planują zrobić na którymś survie lub killerze trzeci poziom prestiżu i zdobyć wszystkie perki. Będę pokazywał to na duecie, ponieważ na nim mam już jakiś tam prestiż i mogę szybko prestiżować postać, żeby zacząć od nowa levelować ją. Zasada jest taka, że oszczędzając punkty, milion starczy nam około na 40 poziom zazwyczaj. Natomiast żeby dobić kolejne 10 leveli do prestiżu, jak mamy postać na 40, potrzeba jeszcze dodatkowe pół miliona, oczywiście dalej oszczędzając. Także robimy prestiż. Resetuje nam się cała postać, nasza postać jest na pierwszym poziomie, dostajemy ciucha. I teraz do 10 levelu musimy pozbierać wszystkie itemy. Niestety nie możemy nic sobie odpuścić na żadnym poziomie. Jest to po prostu tak zrobione. Po wbiciu 10 poziomu mamy już opcję, żebyśmy mogli sobie wybrać dwa perki. I w tym momencie, kiedy weźmiemy jeden perk, pojawia nam się byt, który zabierze drugi perk. I zacznie nam powoli zżerać przedmioty, kiedy my będziemy brać inne przedmioty. I będziemy to wykorzystywać, żeby jakby oszczędzać te punkty. Jeśli nie weźmiemy żadnego z tych perków, to dopiero po 5 zakupach entity zacznie coś zabierać. Także zazwyczaj bardziej opłaca się wziąć jakiś perk. Weźmiemy sobie overcom, entity nam zabiera. Będziemy się głównie na tym skupiać, żeby entity, jeśli zbierze jeden item, żeby mogło zablokować dojście do innych itemów, przez co większą część drzewka będzie pożerało. I tak naprawdę to jest sposób, żeby jak najszybciej wbijać postacie i oszczędzając dużą ilość punktów. Wybierzemy oba szare przedmioty, zabierze nam latarkę, oszczędzając nam 1000 punktów krwi. Przepraszam, tu musimy na 11 wziąć wszystko, bo też tak jest ustalone. I od 12 możemy już nie brać perków, bo zawsze będzie zostawał jeden przedmiot. I teraz możemy dalej zabierać, zbieramy najtańsze cały czas przedmioty. Także uważajcie, żeby jak najszybciej brać szare przedmioty, bo są najtańsze w Bloodwebie. W tym przypadku sobie weźmiemy Spinechilla. Teraz będziemy bierali tak przedmioty, teraz zażre entity to. I zaszczędzimy 8000, zabierając RPD Badge'a. Zabiera nam fioletowy item i kolejny level nam się wbija. Dochodzimy do przypadku, gdzie może nie jesteśmy pewni, czy wziąć Spinechilla czy Bonda. Tutaj możemy sobie uruchomić nasz kalkulator w mózgu i policzyć, które bardziej będzie się opłacało nie brać. Czyli tutaj mamy 11 tysięcy punktów, tu mamy 13 tysięcy, więc widocznie, mimo tego, że to jest fioletowy przedmiot, i tak bardziej opłaca się wziąć tą stronę niż tą, ponieważ kiedy entity zje perka, zje też te dwa przedmioty, więc wtedy wydamy mniej punktów. W tym przypadku, mimo tego, że Bond kosztuje więcej niż Spinechill, no ale bardziej nam zabierze przedmioty, które będą droższe. Mamy kolejną dość ciekawą sytuację, gdzie pytanie, czy wziąć to, czy wziąć to. I tutaj w teorii można wziąć bardziej ten perk, ponieważ jak zacznie brać Inner Healing, zabierze te dwa przedmioty, które są w miarę drogie, łącznie 11 tysięcy punktów, i te dwa przedmioty, które kosztują 7. Mimo że wydamy 14 tysięcy, no to znacznie więcej oszczędzimy. Zbierzemy Leafa. Niech pożre nam wszystkie te przedmioty. Oj, tu można akurat sporo zaoszczędzić, jeśli weźmiemy Metal of Man. I teraz nam bardzo dużo przedmiotów zje, oszczędzając sporą ilość punktów. No jak widzicie, akurat równo mi starczyło na 40 poziom. No i robimy identyczne zasady, tak jak z poprzednimi levelami, aż do poziomu 50. Czyli po prostu zbieramy tak, żeby wyszło jak najtaniej, żeby entity zabierało nam jak najwięcej przedmiotów. Najlepsze są takie miejsca jak tu, gdyby zabrało Solidary, zabrałoby Vigo's Jar of Salty Lips i potem by wzięło ten przedmiot, to by zażarło te itemy dwa za 12 tysięcy plus ten za 3, czyli łącznie 15 by poszło naraz. Bo w sumie jeszcze przedmiot, który nam zje entity samo od razu. Już 18 tysięcy mamy zaoszczędzone. No i tym sposobem możecie sobie wbijać prestiże w miarę sprawnie, nie wydając wielkiej ilości punktów krwi. Mam nadzieję, że poradnik się przydał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnych poradnikach. Yo!